dzisiaj odsłoniliśmy gwiazdę Budki Suflera wspólnie razem z nimi, bo my zawsze czujemy się jakby współorganizatorami też tych odsłon. Jest coś takiego niebywałego, że po tylu godzinach pracy nad utworem wreszcie spotykamy artystów, dla których śpiewamy, bo tak naprawdę to jest trochę taki mini koncert dla tej gwiazdy, pokazanie naszych możliwości. Cieszę się też, że Opolanie nas słuchają i tak gromko nam dopingują, że czujemy się tutaj z wielkim wsparciem przez całego Opola. Natomiast no, niebywałe jest za każdym razem ten moment, kiedy gwiazda do nas przychodzi i choćby fragmencik zaśpiewa razem z nami, to już wiem z relacji chórzystów, że ciary i właściwie po to się żyje, po takie drobne chwile. No niesamowita sprawa dzisiaj. Aż czuję, jak mi uśmiech się tutaj przykleił, bo niesamowite wrażenie. Dawno się tak nie czuło. Teraz trzeba się schylić. Są gwiazdy różnych wykonawców i takich, których już nie ma wśród nas i takich, którzy są i chwała, że coś takiego jest. Bardzo tego brakowało. Podobnie jak w Międzyzdrojach jest taka aleja gwiazd dla aktorów, no to tutaj jest dla zespołów, dla muzyków rozrywkowych i to jest absolutnie świetne. Myśmy tu przeżyli wiele miłych chwil, nawet nie chodzi o to, kiedy byliśmy nagradzani, nasze piosenki, ale atmosfera, uczestnictwo, to jest rzeczywiście miasto, które wytworzyło taki klimat dla polskiej piosenki wyjątkowy. Bardzo byśmy lubili tu bywać. Ptaki budzą mnie, tłukąc się.